W 2021 roku po raz kolejny pożegnaliśmy wiele krajowych i zagranicznych gwiazd. Bez wątpienia są na świecie osoby, których śmierć była wielką tragedią nie tylko dla ich najbliższego otoczenia. Często żałoby po ich odejściu nosili wielbiciele. Mowa tu o gwiazdach w wielu znaczeniach tego słowa. Aktorach, biznesmenach, celebrytach, osobowościach telewizyjnych czy artystach. Mieli oni niebagatelny wpływ na kulturę, sztukę czy biznes i pozostawili po sobie trwały ślad. Niestety, w 2021 roku pożegnaliśmy wiele znanych postaci, które dzisiaj sobie powspominamy. Wśród gwiazd, które odeszły w 2021, pojawia się niestety wiele doskonałych polskich aktorów. W tym roku pożegnaliśmy takie gwiazdy jak Ryszard Kotys czy Wiesław Gołas oraz tak kultowe postacie jak Tomasz Knapik i Henryk Jerzy Chmielewski. W 2021 roku pożegnaliśmy m.in. Tomasza Knapika, słynnego lektora filmowego i telewizyjnego, który zmarł w wieku 77 lat. Ryszard Kotys, aktor znany m.in. ze Świata według kiepskich, miał 88 lat. Wiesław Gołas, wybitny polski aktor, miał 90 lat. Henryk Chmielewski, Papcio Chmiel, twórca słynnych komiksów o Tytusie, Romku i Atomku, miał 97 lat. Krzysztof Krawczyk, jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów, miał 74 lata. Marek Krzykacz-Pawłowski, bohater programu Złomowisko, miał 47 lat. Piotr Gessler, znany restaurator i były mąż Magdy Gessler, miał 63 lata. Krzysztof Kowalewski, znany i ceniony polski aktor, miał 83 lata. Jacek Kramek, popularny trener personalny, miał 32 lata. Paweł Nowisz, popularny polski aktor, miał 81 lat. Bronisław Cieślak, aktor znany z serialu 07 Zgłoś się, miał 77 lat. Krystyna Kołodziejczyk, znana polska aktorka, miała 82 lata. Krzysztof Kiersznowski, aktor znany m.in. jako Wąski z Killera, miał 70 lat. Książę Filip, mąż królowej Elżbiety II, miał 99 lat. Jean-Paul Belmondo, światowej sławy aktor, miał 88 lat. Larry Flynt, założyciel magazynu Hustler, miał 78 lat. James Tyler, aktor znany z Kultowych Przyjaciół, miał 59 lat. Tanya Roberts, aktorka, miała 65 lat. Larry King, słynny amerykański dziennikarz, zmarł w wieku 87 lat. Joe Lara, aktor i muzyk, zmarł w wieku 58 lat. Śmierć którego aktora była dla Was największą stratą? Dajcie znać w komentarzu.